nazywam się Igor, mam 22 lata i trafiłem do Medicus Clinic na zabieg sympatektomii. Jest to związane z moim problemem potliwości dłoni. Problem występuje już u mnie od dzieciństwa i przejawiał się już w podstawówce. Problem występuje przy socjalnych sprawach, jak zwykłe przywitanie, dyskomfort przy podawaniu ręki, a także przy sprawach codziennych, jak prowadzenie auta bądź korzystanie z laptopa. Po zabiegu oczekuję poprawy, zmniejszenia nadpotliwości tych dłoni, a także, że będę mógł komfortowo wykonywać wszystkie dotychczasowe czynności. Dzisiaj mamy w planie operacyjnym pacjenta z nadpotliwością dłoni. Stosowane są różne metody leczenia zachowawczego, ale większość tych metod ma charakter doraźny, krótkotrwały i mało skuteczny. Od ponad roku wprowadzamy w tutejszym ośrodku leczenie nadpotliwości techniką endoskopową. Polega ono na tym, że zaglądamy do klatki piersiowej, można powiedzieć przez dziurkę od klucza. Wprowadzamy przez jedno nacięcie kamerę, przez drugie nacięcie wprowadzamy narzędzie, którym przecinamy zwoje nerwowe, które w pewien sposób regulują potliwość dłoni. W przypadku tego zabiegu ujawniają się wszelkie zalety chirurgii endoskopowej, chirurgii tak zwanej małoinwazyjnej. Dlatego, że miejsce, które musimy zaoperować, znajduje się głęboko we wnętrzu klatki piersiowej i gdybyśmy chcieli dotrzeć do tego miejsca w tradycyjny sposób, używając tradycyjnych metod chirurgicznych, trzeba by było otworzyć szeroko klatkę piersiową, rozciągnąć żebra, co się wiąże z ogromnym bólem, zarówno pooperacyjnym, jak i długotrwałym po zabiegu operacyjnym. Pomijam już kosmetyczny efekt, czyli olbrzymią, długą bliznę pooperacyjną. W tym przypadku, kiedy stosujemy techniki endoskopowe, praktycznie po pół roku nie ma śladu po wykonanym zabiegu operacyjnym. Metoda jest trudna technicznie, ale jeżeli posiadamy odpowiednie umiejętności, sprzęt, no i przede wszystkim doświadczenie się liczy, to metoda jest stosunkowo szybka, bezpieczna i przede wszystkim bardzo skuteczna, bo daje trwały efekt u ponad 95% pacjentów. Jeżeli zabieg jest przeprowadzony prawidłowo, to efekt jest natychmiastowy. Taką typową reakcją po zabiegu tych pacjentów, kiedy budzą się, stwierdzają, że pierwszy raz w życiu mają ciepłe dłonie, przede wszystkim suche. To dla nich jest ogromna wartość tego zabiegu operacyjnego. Jestem już 2 godziny po zabiegu. Po przebudzeniu czuję się bardzo dobrze i już widać efekty. Ręce mi się już od razu nie pociły, kiedy wstałem i wciąż są suche i ciepłe, więc jestem bardzo zadowolony.